Siemanko, ja jestem Rosja, a dzisiaj sobie robimy pack opening z gry Call of Duty Black Ops 3. Kluczy nazbierało nam się 809, także sobie tutaj będziemy otwierali paczki. Jest tutaj event, że możemy mieć trójpak za 2500 punktów koda, które niestety trzeba zapłacić normalną gotówką, nie można ich zdobyć w grze, także tego akurat nie będziemy otwierać, do tego końca jest jeszcze 5 dni. Jest teraz też coś takiego jak łapówki i one chyba będą do końca tego roku, albo tam do świąt. I są tutaj gwarantowane przedmioty do postaci, nie? Tylko że one zbytnio mnie nie interesują, ja bardziej tutaj bym patrzył na bronię. Doszły tutaj nowe pakiety teraz, których wcześniej nie było, jak sześciopak. Kupujemy 6 paczek, które są tak naprawdę zwykłe, bo ja kupiłem je i no nic zwykłego z nich nie wypadło, niezbyt opłacalne. Jest też podwójna paczka, tak? Ona kosztuje 45 kluczy, można ją sobie też kupić raz na dzień, ale za to codziennie, także w jednym dniu mogą być dwie paczki. No ale raz kupiłem i tak naprawdę nic wielkiego nie wypadło. Dobra, no to chyba zaczynamy. Zobaczymy, co tu będzie ciekawego nam wypadało. Dobrze zacząłem. Dobrze. A, jeszcze fajnie jest to, że bonus kluczy zawsze dostaniemy. Tutaj tak naprawdę nie liczę na żadne rewelacje, bo mi niezbyt często wypadałem jakieś bronie. Patrzcie na to, broń wypadła, ja pierdzielę, nie wierzę, shotgun super, ja jestem za. Shotgun jest mega, nie? On jest zajebisty, liczyłem na niego. A jeszcze najbardziej liczę na HG40. Zobaczymy, co to będzie dalej. I teraz same shity jakieś wypadły. Klucze jakieś są, dobra, bierzemy ten double, zobaczymy, co z niego będzie. No, by był warty tego, bo 45, no 15 kluczy wychodzi za jeden. No już tutaj legendarny, rzadki. Kamuflaż, no w sumie dobrze wypadło, ale tak sobie. Tą kamuflaże, tak jak mówiłem, mnie zbytnio nie interesują, a najczęściej one wypadają. Najfajniejsze są bronie. Dobra, parę kluczy tutaj zdobyliśmy, 23-24 godziny teraz trzeba czekać na double. Robimy dalej. No nie spodziewałem się tego, że już tak za pierwszym razem wypadnie mi shotgun tak naprawdę. Także ciekawe, co to będzie jeszcze. Teraz bardzo słabo, zwykłe, kurczę, co to ma być? Lecimy dalej. Legendarny, już lepiej trochę. Rzadki, fajnie. 3 klucze, dobrze. Dawaj, dobrze, epicki. Motyw głowy. Fajnie. Ale ja chcę broń, ja chcę te HG40, no na to najbardziej liczę, kurczę. Co tu zrobić, żeby go mieć? Zobaczymy, jak tak na przykład wyszedł, może wszedł jeszcze raz, ale czy to coś daje, to no raczej na to nie ma tutaj żadnej zasady. Może jeszcze zaraz sobie obejrzymy po prostu tego shotguna. Na razie to sam shit wypada. No. Shit, a tylko 556 kluczy zostało. To tutaj mamy jakieś nowe przedmioty. Gesty. Niewiele brakowało. No, słaby. Mam już tutaj u niego lepsze. Zobaczymy tą broń HG. Nie HG, co ja gadam, shotguna nowego. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Bardzo fajny shotgun, jak nim sobie pograłem, trochę to mi się strasznie spodobał. Także myślę, że będę z niego zadowolony. A jeżeli chodzi o broń, na którą najbardziej liczę, to jest oto ta broń, która się nazywa HG40. Ale czy wypadnie? No dobra, zobaczymy do końca. W coś wątpię, żeby mi wypadła. Przynajmniej ten shotgun już jest. To jest zawsze jakieś pocieszenie. No jedna broń wypadła. Jak na razie. O, epicki kamuflaż. Co mi z kamuflaży? No nic. Lecimy dalej. Teraz to w ogóle słabo jakieś rzadki kamuflaż. Dwa zwykłe. Rzeź. Kolba. No kolba już fajnie, nawet kamufla 48, lecimy do nich, LKM-a, lecimy. Nie, zastanawiam się to, czy to jest jakaś zasada na to, że dawno nie otwierałem paczek, dlatego mi bronie piska wypadła, czy co, bo tak naprawdę to te klucze zbierałem chyba z 3 miesiące, aż tak często też nie grałem, ale z 3 miesiące zbierałem te klucze. Broń! Wow! Druga broń! O kurde! I to mi się podoba! No i zajebiście! A to LKM chyba wypadł, taki też energetyczny jakiś tam dodatkowy. Ale HG40 dalej mi nie wypadło, no kurczę, a już tylko 406 kluczy, a było 800 przed chwilą, no nieźle. Ale z broni tak czy siak jestem zadowolony, zaraz ją sobie zobaczymy. Dobra. Dawaj, epicki, kurczę. Blisko było. Dobra, jeszcze raz wychodzimy, zaraz patrzymy na broń.
epicki. Nie no, już jak dwa zwykłe wypadają, to chyba jest mała szansa, żeby epickie jeszcze coś wypadło. Dobra, tutaj jest ta broń. Ta Chevy nie jest zbytnio mi potrzebna. Tak, jak mówiłem, LKM. Lekki karabin maszynowi, produkuje własną amunicję, no takie tam pierdoły. Jak to tak to i tak dalej. Tutaj już jakiś celownik mam, dobra. Okej. Więc lecimy sobie dalej. Otwieramy. Dwie bronie wypadły, także nie jest źle, naprawdę. Kamuflaż, fajny. I to był chyba ten... O! O proszę, o kurczę, no to mi się podoba. Ładnie, ładnie wypadło. Od razu można wyposażyć, tu też wyposażyć, tu też wyposażyć. Trzy klucze jeszcze pykły, dobra, lecimy sobie dalej. Rzadki, zwykły i zwykły. O, legendarny. No to nieźle. 248 kluczy, no błagam, jak chcę HG40. Kurczę, czemu to tak ciężko jest trafić? Nie mam niestety szczęścia w paczkach. No i dwie bronie jednak trafiłem. Ale to są te takie dwie, na których mi aż tak nie zależy. Bardziej liczę na kamuflaże, ojej. Bardziej liczę na pistolety maszynowe lub szturmowe, bardziej takimi gram, nie strzelbami czy LKM-em. Dlatego pewnie wypadły mi strzelba i LKM. Może ta gra... Może to jest też tak, że z tymi paczkami jest na tej zasadzie, że skoro ja ciągle gram LKM-em i na przykład szturmowym, fajna czapka. LKM i karabinami szturmowymi, skoro ciągle gram, to może gra właśnie robi to, że ja jestem dobry tymi broniami, to ja rosuję teraz inne, rosuję na przykład sobie shotguna, dlatego, bo nimi nie gram, po prostu. Nakłania mnie do tego, żebym zaczął grać. Jakieś drwiny, no nie, już się klucze kończą, no już nie ma na co liczyć. No niestety, może trzeba jeszcze jeden, może pak opening zrobić innym razem. Może bardziej mi się poszczęści. Chociaż no nie powiem. Nie ma takiej tragedii. Jakieś tutaj legendarne, epickie przedmioty wypadają. No już teraz to naprawdę jest tragedia. No i 23 klucze, na tym skończyliśmy właśnie pak opening, taki cały wielki. Także kluczy nie było aż tak wiele, no było ich 800, ale wielkie dzięki za oglądanie, no dwie broni wypadły. Jeśli spodobał wam się materiał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i trzymajcie się, do zobaczenia, siema!